Gdzieś daleko w Laponii, w zimowej krainie, mieszka staruszek, znany każdej dziecinie. Na imię mu Mikołaj. Jest on bardzo stary, ale kocha dzieci i nie brak mu wiary. Ho, ho, ho! Ma czerwoną czapkę i ciepłe ubranie, a do poruszania potrzebne mu są sanie. Każdego roku odwiedza wszystkie dzieci, kiedy pierwsza gwiazdka na niebie jasno świeci. Fabryka prezentów pracuje pełną parą. Każdy elf jest zajęty, bo zadanie dał mu święty. Uszczęśliwić dzieci, które na święta czekają. Zrobić piękne zabawki, których jeszcze nie mają. Spakować do worka, przygotować sanie. Mikołaj ma w drogę wyruszyć, gdy właściwy czas nastanie. Renifer Rudolf już ciągnie ciężkie sanie. Są tam różne prezenty, które każde dziecko dostanie. Wiadomo od wieków, że Mikołaj jest tęgi. Ale mu to nie przeszkadza przez komin do dzieci pędzić. Każdemu pod choinką zostawi podarek. Skarpety wypełni darami na miarę. Grzeczne dzieci dostaną niespodzianki. Te niegrzeczne mogą się spodziewać tylko pogadanki. No. Bo wiadomo od zawsze, że Mikołaj patrzy. Cały rok obserwuje, jak się świat zachowuje. Bądź grzeczny i miły, rodzicom pomocny, a na pewno doceni to Mikołaj radosny. Ho, ho, ho! Wesołych świąt! Dawno temu w Ameryce pewien prezydent wybrał się ze znajomymi na polowanie. Jeden z kolegów prezydenta postrzelił małego niedźwiadka. Myśliwy ten przyprowadził przestraszone zwierzątko prezydentowi. Chciał w ten sposób okazać szacunek. Prezydent zrobił coś nieoczekiwanego. Gdy zobaczył przerażonego niedźwiadka, stanął w jego obronie i nie pozwolił więcej do niego strzelać. Cała sytuacja została przedstawiona w popularnej gazecie. Znany rysownik uwiecznił prezydenta i jego litościwą postawę w formie rysunku. Ilustracja ta zyskała ogromną popularność. Zobaczył ją również pewien producent zabawek. I postanowił stworzyć nową maskotkę, która wyglądem przypominała niedźwiedzia z rysunku. Za zgodą prezydenta zabawkę nazwano Teddy Bear, czyli miś Teda. A Ted to zdrobnienie od imienia Theodor. Tak właśnie nazywał się prezydent, który obronił misia. W krótkim czasie okazało się, że dzieci bardzo polubiły pluszowe misie. Każdy chciał mieć milutkiego Teddy'ego w domu. Zabawki były rozchwytywane i zdobyły sławę na cały świat. Mamo, a jak powstają takie misie? Pluszowe misie wytwarza się w fabryce lub manufakturze. Najpierw projektant rysuje obraz misia na kartce. Na podstawie tego projektu wytwarza się formę z grubego papieru. W krojowni formę nanosi się na materiał i wycina się gotowe elementy misia. Po wycięciu elementy przekazywane są do szwalni. Tam krawcowa z dużej ilości elementów tworzy postać misia. Kolejny krok to wypełnienie naszej maskotki. Używa się do tego silikonowego puchu. Na samym końcu wyszywa się oczy,
nosek i buzię. I miś jest gotowy.